Witam wszystkich tatusiów i wszystkie mamusie. Dzisiaj przerobimy sobie Ski21 dla bardzo, bardzo, bardzo małych dzieci. Przede wszystkim obalimy parę mitów. Pierwszy, że rodzice nie mogą dziecka nauczyć jeździć. Drugi, że do nauki jest potrzebny pług. Ski21 jest metodą, która jest dostosowana do współczesnych nart carvingowych. Dlatego nauka dzieci powinna być też nauką w XXI wieku. Metody, które ją opracowałem już od ponad 11 lat, którą stosuję, polega na tym, że małe dziecko, mówię o dzieciach między 4 a 7, 8, nawet 10 lat, małe dziecko nie chce od nas tych wszystkich werbalnych wiadomości, tłumaczenia i tak dalej, i tak dalej. Ono ma swój świat, żyje w swoim świecie i zapytanie go, co zje, w co się ubierze i tak dalej, co ma zrobić, lewa noga, prawa noga, jest dla niego wybiciem z tego świata fantazji, w którym żyje. W związku z tym mu nie przeszkadzamy. Małe dziecko, tabula rasa, jest jak karta kompaktowa SD. My ją nagramy. Ona jest jak czysty komputer. Zainstalujemy w nim jazdę na nartach. Niestety tu jest jeden bardzo ważny warunek. To, co wam pokażę, dotyczy dzieci, które nie zostały zainfekowane wirusem pługu, pizzy. Dlatego, że ta pozostałość po nauce pługu jest tak mocna, że trzeba stosować zupełnie inną metodę. Być może zrobię kiedyś film na ten temat. W każdym razie odpłużanie jest bardzo metodą skomplikowaną i długą. Jeżeli macie szczęście, że wasze dziecko nie trafiło w ręce instruktora, 99,99 instruktorów zaczyna od pługu. Jeżeli nie trafiło w pług, to stosujcie to, co ja robię. Moja metoda, jak zobaczycie na filmach kręconych przez rodziców, moja metoda gwarantuje, w każdym razie statystycznie uczy dziecko od zera do jazdy równoległej na stokach zielonych i niebieskich około 5 dni. Niemniej jednak trzeba tu wykazać ogromną cierpliwość. Jest to pokaz dla rodziców, nie dla instruktorów, dla rodziców. Oczywiście drugim warunkiem jest to, że rodzic musi jeździć na nartach równolegle. Spróbujemy? Zakładam, że dziecko ma narty carvingowe, króciutkie, o bardzo małym promieniu skrętu. W związku z tym bierzemy kijek od strony rączki. I tu dziecko łapie za ten kijek. Oczywiście pamiętamy o tym, że jeżeli to jest malutkie dziecko, to my musimy się zniżyć. I zaczynamy jazdę. Bardzo powolutku, szerokimi łukami. Jeżeli czujemy, że dziecko się opiera mocno na kijku, luzujemy. Ono wtedy łapie równowagę. Pilnujemy, żeby miało wyciągnięte ręce. Czyli już koduje sobie pozycję trzymania kijków lekko w dół z przodu. I w tej pozycji sobie jeździmy. Jeździmy sobie długie łuki. Bardzo wolniutko obserwujemy dziecko. Czujemy na rękach, czy stawia opór, czy się opiera. Leciutko luzujemy. My mamy tylko go ukierunkować. Możemy go zagajać nie na tematy narciarskie, ani nie na tematy techniki jazdy. Zagajamy go na każdy inny temat. Co jest ważne w tym wszystkim? Żeby te łuki, skręt w tych łukach był bardzo łagodny, żeby była faza trawersu, wyrównania, dość długa jazda w dół i wejścia w łuk. Żeby dziecko wyczuło, że nabierając prędkości w fazie w dół,
nie musi się bać, dlatego że wyjeżdżając później w fazę łuku, nawet pod górę, wytraca tą prędkość. Czyli jedzie szybko, wolno, szybko, wolno. Nie wolno nam robić cięć. Gdybyśmy zauważyli, że odruchowo, albo może gdzieś podpatrzyło, dziecko robi pług, leciutko opieramy jego nartę w fazie wejścia w łuk, natomiast w czasie jazdy równoległej, czyli trawersu, dziecko wyrówna. Na początku na pewno będzie jechało z pewną szerokością, nie jest to żaden problem. W ten sposób sobie jeździmy. Jeździmy, jeździmy. Coraz szybciej, coraz ciekawiej, ale muszą być te łuki, nie może być cięcia zakrętu. Jeżeli my musimy przyhamować, to staramy się robić nasze układy kątowe, pługi, bardzo, bardzo, bardzo delikatnie, żeby dziecko nie zapamiętało, że jest to metoda. Co się dzieje dalej? Jeździmy tak jeden dzień, dwa dni, czyli po dwie godziny, trzy godziny na stoku, cierpliwie, cierpliwie. Trzeciego dnia zauważymy, że dziecko zaczyna kombinować. Albo próbuje jedną ręką się puszczać, albo to trzymanie tego kika jest bardzo delikatne. Trzeciego, czwartego dnia statystycznie, nie jest to zasada. Na trawersach puszczamy kijek, jedziemy obok, dziecko sobie samo jedzie z kijkiem. Na zakrętach lekko go asekurujemy. Oczywiście od czasu do czasu zmieniamy pozycję, dlatego że te skręty się będą różniły. Co jest ważne, żebyśmy od początku robili, żeby w fazie wejścia w łuk, jeżeli mamy dziecko po lewej stronie, ciągniemy na siebie w skręcie prawym, żeby zapamiętało, zakodowało, że skręt łączy się z przechyleniem. W skręcie w lewo odpychamy go, asekurując tu rękę, żeby nam nie odeszło, ale musi się przechylić. W tej samej pozycji, jeżeli mamy go z prawej strony, w skręcie prawo napieramy, przesuwamy kijek, tak żeby dziecko się przechyliło i ono powolutku, delikatnie na początku, ono się uczy, że skręt kojarzy się z przechyleniem, narty to czytają i idą w skręt. W skręcie w lewo pociągamy go na siebie do tego stopnia, że nawet musimy jechać szeroko, żeby dziecko się na nas przechyliło. Łapie ten krawędź. I powtarzamy tą sytuację za każdym razem, za każdym razem. Tego trzeciego, czwartego dnia obserwujemy, czy puszczając go ma tendencję do wchodzenia w łuk. Na ogół to odbywa się w ten sposób, że po tych trawersach, kiedy jedzie samo, leciutko trzymamy kijeczek tylko i wyczuwamy, czy dziecko ma tendencję do szukania łuku. W większości przypadków tak jest. Możemy go puścić, jechać obok, jechać za nim w odległości, gdzie możemy ingerować w razie czego. Dziecko powinno zacząć jeździć łukami. Co jest bardzo ważne, dlatego że większość dzieci, jeżeli wepniemy im narty, pokażemy parę chwitów na gitarę, pierwsze co robi, to jedzie prosto na krechę. Dziecko to prosty komputerek. Po co ma jeździć zygzakiem, skoro prościej jest do celu prosto, prawda? No i wtedy zakłada ręczny hamulec w postaci pizzy i sobie tak jedzie. Nie, 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 nie. My tego unikamy. Jeżeli okaże się, że w tej fazie, kiedy już puszczamy go, on po dwóch skrętach prości, wracamy znowu do tego kodowania, że jazda na nartach to są łuki. Jeżeli uda nam się, że dziecko przechodzi w tą fazę, zaczyna jeździć łukami, wtedy my jedziemy z tyłu, jesteśmy jego cieniem. Dlaczego? Dlatego, że asekurujemy go na stoku, żeby ktoś na niego nie wpadł. No i w ten sposób dziecko się rozkręca i rozkręca. Jakie mogą wystąpić problemy? Przede wszystkim prostujemy się, bo nam się nie chce. Dziecko ma kijek za wysoko, w związku z tym to nie działa. Proszę tego unikać. Druga sprawa, dziecko się opiera całym ciałem, przechyla. Nie, mamy leciutko trzymać kijek. Jeżeli czujemy opór, puszczamy. No nie tyle puszczamy, co luzujemy. I wtedy ono łapie równowagę. To jest ważna sprawa. Następnie pilnujemy, żeby nie było cięć ostrych zakrętów.
to mają być łuki z długą fazą jazdy w dół za każdym razem. Ono musi się przyzwyczaić, że jest prędkość, jest wytracenie, jest prędkość, jest wytracenie. Ok, zobaczymy jak to wychodzi w realu. Zobaczycie filmy i moje, i rodziców, którzy uczyli swoje dzieci, i efekty. W każdym razie jedno wam gwarantuję. Tatuś lub mamusia może nauczyć swoje dziecko jeździć. Bardzo szybko, bez problemu. Powodzenia. Dobra. I prawo. Tak, ładnie i chyba jakoś tak śmierci robi jakiś czynny. Dobra, tam sobie pojedziemy na tą stronę. I uwaga, idziemy w lewo. I kolanka kładziesz na lewo. Dobra. Nie naciskaj tak mocno, bo za mocno naciskasz, więcej równowagi. Thank you.
Thank you.